dzisiaj wracamy do ważnego tematu, który sobie podjęliśmy ostatnim razem w ramach mowy o Duchu Świętym. Zaczęliśmy mówić na temat pełni Ducha Świętego. I powtórzę, że stwierdziłem, że chrzest w Duchu Świętym, a pełnia Ducha Świętego to są dwie różne sprawy. Wielu ludzi jest ochrzczonych, ale nigdy nie dochodzi do pełni Ducha. W związku z tym ważne jest, abyśmy akcentowali temat, jakim jest pełnia Ducha. W związku z tym także zadajmy sobie pytanie, czy jest to ważne, abyśmy byli pełni Ducha? Czy nie wystarczy się zatrzymać na tym, że weszliśmy po kostki do wody? Albo powiedzmy po kolana do wody? Nawet weszliśmy do pas, po pas, to może się już tu zatrzymajmy. A więc czy nie wystarczy nam to, że się nawróciliśmy, przyjęliśmy chrzest w wieku dorosłym, załóżmy, i przeżyliśmy chrzest w Duchu Świętym i nawet mówimy innymi językami. Czy to wystarczy? Gdyby to wystarczyło, apostoł Paweł nie pisałby do Efezjan tego, co napisał, a napisał: zabiegajcie o pełnię Ducha. To znaczy, że jest coś więcej niż te przeżycia, o których wspomniałem. A więc czy jest to ważne, abyśmy zabiegali o pełnię Ducha? Spójrzmy może na to zagadnienie na przykładzie przynajmniej pięciu osób nowotestamentowych. Potem przyjrzymy się temu zapisowi: zabiegajcie o pełnię Ducha. A potem na koniec jeszcze raz zastanowimy się, co to znaczy być pełnym Ducha. Są jeszcze inne tematy związane z pełnią Ducha, ale już tego nie umówimy, bo jest jeszcze i taki ważny temat, jakie są przeszkody do osiągnięcia pełni Ducha. Jak Bóg będzie chciał i kiedyś czas na to pozwoli, to może także i ten temat zgłębimy. A tymczasem przypatrzmy się, czy rzeczywiście było tak, że ludzie nowotestamentowi ludzie byli pełni Ducha. Zwróćmy uwagę w pierwszej kolejności na wzór, niedościgniony wzór, przykład naszego mistrza. Zwróćmy uwagę na Pana Jezusa Chrystusa. I w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza, w wierszu pierwszym czytamy tak oto: a Jezus pełen Ducha Świętego. A Jezus pełen Ducha Świętego. Pan Jezus chrzest Duchem Świętym przeżył w trzecim rozdziale, od 21 wiersza o tym czytamy. Natomiast między chrztem w Duchu Świętym a pełnią Ducha Świętego minął jakiś czas. I oto w czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu jest powiedziane, że Jezus pełen Ducha Świętego. No i teraz zadajmy sobie to podstawowe pytanie. Skoro Jezus potrzebował pełni Ducha Świętego, czy ja, przeciętny chrześcijanin, nie potrzebuję pełni Ducha Świętego? Byłoby nieodpowiedzialnie mówić, że ja sobie jakoś tam dam rady, nie potrzebuję pełni Ducha Świętego. Spójrzcie dalej, spójrzcie na szefa apostołów, na Piotra. W czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich, w 8 wierszu, o Piotrze jest tak powiedziane. To słowo zostało wypowiedziane w szczególnych okolicznościach. Wtedy mianowicie, kiedy uczeni w piśmie, religijny świat, decydenci religijni zabronili Piotrowi, aby nie nauczał w imieniu Jezusa Chrystusa. I oto w wierszu 8 jest tak powiedziane. Wtedy Piotr pełen Ducha rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi. Zwróćcie uwagę, co akcentuje tutaj Łukasz. Akcentuje tu Łukasz to, iż Piotr, który stanął przed Radą Najwyższą i trzeba mu się było opowiedzieć, jest napisane, że aby zająć stanowisko, był pełen Ducha. A więc stwierdzone jest, że Piotr był pełen Ducha. Spójrzmy na 6 rozdział Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. W
Wszyscy wiemy, że w 6 rozdziale zaczął się problem. Diabeł chciał wrzucić problem do zboru w Jerozolimie. Ten problem polegał na tym, że nastąpiło szemranie między Żydówkami a Greczynkami, zaczęło się dziać źle. Po prostu apostołowie nie byli w stanie wszystkich obsłużyć w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. I w tej sytuacji prawdopodobnie modlili się i Pan im wskazał, co mają robić, że mają poszerzyć grono usługujących. Źle jest, jeśli jest tylko jeden farosz, jeden kaznodzieja, jeden pastor i on wszystko robi. I zamiata, i odśnieża, i naprawia krany, i usługuje, i prowadzi. To nie jest biblijne. No ale tak niektórzy postępują. Nie wolno zawężać, trzeba raczej poszerzać grono usługujących. Grono usługujących. I kiedy ten problem zaistniał, okazało się, że Pan im podpowiedział, co mają zrobić. A mianowicie poszerzyć grono usługujących. I zwróćcie uwagę na wiersz trzeci i wiersz piąty. Wiersz trzeci, czwarty i piąty dla zwięzłości. Powiadają apostołowie do zboru tak. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem. To nie może być pierwszy lepszy, tylko ktoś, kto się cieszy zaufaniem zboru. A dalej, następny warunek jaki był? Pełnych Ducha Świętego. Pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I w wierszu piątym jest powiedziane, że podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego i potem są wymienieni następnych 6 mężczyzn. I tak się zastanawiam, no przecież do usługiwania przy stołach, bo tu chodziło o usługiwanie przy stołach, no być kelnerem, czy naprawdę potrzebna była pełnia ducha? A jednak była potrzebna. W przeciwnym wypadku nie postawiony by został taki warunek, a taki warunek został postawiony, że mają być to ludzie pełni mądrości, roztropności, a zarazem pełni ducha. Bo nie można pełnić w zasadzie żadnej służby w Kościele, nie będąc pełnym ducha. No i w tej sytuacji wybrano Szczepana, wybrano Filipa i następnych. I proszę zwróćcie uwagę, o tym Szczepanie raz jeszcze czytamy. Jeszcze o nim raz czytamy w takich szczególnych okolicznościach. W siódmym rozdziale, w wierszu 55 czytamy o Szczepanie. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Było to bardzo dramatyczne wydarzenie. Dlatego, że Szczepan między innymi jako pełen Ducha Świętego głosił Chrystusa, spotkał się z opozycją ówczesnego religijnego świata. I ponieważ nie poszedł na kompromis, nie chciał działać w białych rękawiczkach i tu, i z tym się zgadzam, i z tobą się zgadzam, ty masz rację, i tak dalej, spotkało go za to, co go spotkało. Został wyprowadzony za mury Jerozolimy i był kamionowany. I popatrzcie, aby znieść to prześladowanie, aby przetrzymać to prześladowanie, potrzebna mu była pełnia ducha. O własnych siłach, własną mocą, własnym samozaparciem prawdopodobnie Szczepan nie byłby w stanie znieść tego cierpienia. Ale dlatego, że posiadł pełnię ducha, mógł znieść to prześladowanie. Więcej, bo bracia i siostry, on kiedy przeżywał to straszliwe prześladowanie, nie zgrzytał zębami. Zgrzytali zębami, jak czytamy w wierszu 54, ci, którzy go kamionowali. To ich dręczył duch złości, duch nienawiści.
A podpowiedzcie mi, co robił Szczepan, będąc pełen ducha? Do czego Duch Święty go prowadził? Do tego, że potrafił przebaczyć swoim oprawcom. A więc, żeby przezwyciężyć nienawiść i złość świata, który występuje przeciwko dzieciom Bożym, dzieciom Bożym potrzebna jest pełnia ducha. Prawda? Tak to wynika z tego świadectwa. Drugą osobą, która jest wymieniona w 6 rozdziale, a którą jeszcze później spotykamy w następnych rozdziałach, jest Filip. Jest Filip. Tutaj też jest w 6 rozdziale, wierszu 5, mowa o Filipie, a więc Szczepana pełnego ducha i Filipa. I tenże Filip jeszcze się raz pojawia. Kiedy się jeszcze pojawia? Pojawia się jeszcze w 8 rozdziale. Pojawia się jeszcze w 8 rozdziale. Jakżeż skuteczna to była Ewangelia, którą Filip głosił, bo w 8 rozdziale Filip już występuje nie jako usługujący przy stołach, ale jako usługujący słowem. I wystarczy czytać od 4 wiersza, by zobaczyć, co może, czy jak może Bóg posłużyć się człowiekiem pełnym ducha. A Filip dotarł do miasta Samarii, czytam wiersz 5. Dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. A ludzie przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły, chromi chodzili, ślepi widzieli. Oto służba człowieka pełnego ducha. Oto usługa człowieka pełnego ducha. A więc, bracia i siostry, tak, pełnia ducha potrzebna nam jest, aby znosić prześladowanie skierowane przeciwko nam ze strony tego świata. Że nie uczestniczymy w tych wszystkich ich rozwiązłościach, grzechu, które oni czynią. Pisze Piotr, oni się nawet dziwią i dlatego was nie rozumią i dlatego was prześladują. Ale pełnia ducha potrzebna nam jest także po to, żeby złożyć świadectwo o Chrystusie. By głosić Chrystusa. Głosić Go takim, jakim On jest. Czy On się zmienił? Czy On się zmienił? Nie, On się nie zmienił. Wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. 2000 lat temu uzdrawiał. Człowiek pełen ducha nigdy nie powie, nie, On już dzisiaj osłabł. Opuściły go siły. Moc z niego wyszła. Już dzisiaj nie uzdrawia. Człowiek pełen ducha nigdy nie powie, nie, demony się już go nie boją. Nie, człowiek pełen ducha zawsze będzie stał na stanowisku, że Jezus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. A to oznacza, że to, co mógł czynić 2000 lat temu, może czynić i dzisiaj. A cały zbór powiedział amen. Bracie, amen. Tak, tak, amen. Zielonoświątkowcy mówią amen, kiedy się zgadzają. No więc Filip pełen ducha głosił to samo i czynił to samo, co głosił i czynił jego mistrz, Pan Jezus. A teraz popatrzcie jeszcze na jednego człowieka. Jest o nim mowa w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich w 18 wierszu. 13 rozdział, 18 wiersz. Jest tu mowa o Saulu, którego nazywano Pawłem. Później zmienił i nazywał się już tylko Paweł. I wraz z Barnabą zostali przez zbór oddelegowani jako misjonarze do usługiwania zborom w Azji. I przyszli na Cypr i na Cyprze spotkali pewnego człowieka, który był zainteresowany Ewangelią. Dlatego w wierszu 7 nazwany jest człowiekiem rozumnym. Ten, który chciał posłuchać Ewangelii, nazwany był człowiekiem rozumnym, mądrym. Odwracając to, można by było powiedzieć, jeśli ktoś nie chce słuchać Ewangelii, to jest jakim człowiekiem? Nierozumnym, inaczej mówiąc głupim. No bo tak to należy traktować. Sergiusz Paweł, do którego dotarł Saul, czyli Paweł, był człowiekiem rozumnym, takim go Biblia postrzega. A jego rozumność, jego mądrość sprowadzała się do tego, że pragnął słuchać Słowa Bożego. Jesteś rozumnym człowiekiem, mądrym człowiekiem, jeśli chcesz słuchać Słowa Bożego. Jeśli nie chcesz słuchać Słowa Bożego, zatykasz uszy na Boże Słowo, sam sobie odpowiedz na to, kim jesteś. Ja już drugi raz powtarzał, nie będę.
każdym razie, gdy Paweł apostoł, Saul apostoł głosił temu człowiekowi Ewangelię, Słowo Boże, nagle w wierszu 8 czytamy, pojawił się czarnoksiężnik. Pojawił się człowiek nazywany Elymas. Człowiek, który starał się przeszkodzić temu, który chciał słuchać Bożego Słowa. Czy wy takich ludzi znacie? Czy znacie takich, którzy wam robią wszystko, co tylko mogą, żeby wam przeszkodzić słuchaniu Bożego Słowa? Tak, znacie. To może być matka, to może być ojciec, to mogą być bracia, siostry, to mogą być nawet religijni, wierzący ludzie, religijni ludzie, z których otoczeniu się znajdujemy. Oni usiłują nie dopuścić do tego, żebyśmy słuchali Bożego Słowa. I ten człowiek także usiłował odwrócić prokonsula od wiary. Odwrócić. I teraz zwróćcie uwagę, co się wydarzyło w wierszu 9. Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł, o pełen wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. Nie, nie, proszę was, nie mówcie tak tym, którzy was chcą odwrócić od wiary. Bo nie wiem, co by się wydarzyło, ale musimy być jednej rzeczy świadomi, że za tymi ludźmi stoją moce ciemności. Tu z tego wynika, to jest synu diabelski, a więc za tym człowiekiem stanął wróg, diabeł i chciał poprzez niego, nim się posługując jak narzędziem, odwrócić tego prokonsula od wiary. Patrzcie więc na nich w taki oto sposób, że są to ludzie, którzy się dali zwieść, ludzie, którzy dali się okłamać. I módlcie się, aby zostali wyzwoleni z tego sidła, w które wpadli. Bo to nawet nie oni, to wróg za nimi stoi, chcąc odwrócić wierzących od wiary. Czy wam się to nie kojarzy z tym, co się wydarzyło w życiu Pana Jezusa? Kiedy Pan Jezus stwierdził, że idę do Jerozolimy i tam Syn Człowieczy zostanie ukrzyżowany, nagle ni stąd, ni zowąd staje naprzeciw Niego Piotr i mówi, nie przyjdzie to na Cię. A Pan Jezus się odwraca i mówi, idź precz ode mnie, szatanie. To nie Piotr był szatanem, to szatan stanął za Piotrem, by w ten sposób jak gdyby zniechęcać Pana Jezusa, by poszedł do Jerozolimy i umarł na krzyżu. A więc widzicie, że ludzie w różnych okolicznościach potrzebowali pełni ducha. Może ty w swoich okolicznościach, w tych okolicznościach, w jakich żyjesz. Mówisz, że są to trudne okoliczności, takie lub takie. Wiesz, czego potrzebujesz? Pełni ducha, pomocnika, mocy z wysokości. A teraz zwróćmy uwagę na formę zapisu, bo to także poświadcza o tym, czy potrzebna nam jest pełnia ducha, czy nie. Zwróćmy uwagę na ten zapis, który się tutaj znajduje w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 18 wierszu, bo ten wiersz analizujemy. List do Efezjan, 5 rozdział, 18 wiersz. I nie upijajcie się winem, czytaliśmy poprzednim razem, a teraz powtarzam. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Jeszcze raz powtarzam, że to bądźcie pełni ducha jest różnie tłumaczone. Pozwólcie Duchowi Świętemu, aby was napełniał. Napełniajcie się Duchem Świętym. Tak czy owak, o to samo chodzi. O to, żebyśmy byli pełni ducha. I zwróćmy uwagę na formę tego zapisu. Przede wszystkim zauważmy, że pełnia ducha jest wolą Bożą. Tak czy nie? Dlatego wiersz 17 powiada, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I jaka jest ta wola Pańska? Na czym, do czego się sprowadza ta wola Pańska? Abyśmy byli pełni ducha. I tu nie ma co dyskutować. I tu się nie ma co sprzeczać. I nie ma co kombinować. Taka jest wola Pańska. Problem bardzo często polega na tym, że nie znając woli Pańskiej, jakiejś tam woli Pańskiej, bardzo o nią zabiegamy, chcemy ją poznać. Ale nie jesteśmy aż tacy skorzy, żeby wypełniać tę wolę Pańską, którą już znamy.
A ktoś słusznie powiedział, najpierw zacznij wypełniać tę wolę pańską, którą znasz, która jest w sposób ewidentny przedstawiona, a wtedy Pan ci zacznie objawiać to, czego nie znasz. Byśmy chcieli znać to, czego nie znamy i prosimy, Panie, o objaw nam, a Pan by chciał pewnie zapytać, no a co z tym, co ja już 2000 lat temu objawiłem? Jaki jest twój stosunek do tego, czy to wypełniasz? A więc zacznijmy wypełniać to, co już znamy, a wiemy, że wolą pańską jest to, abyśmy byli pełni ducha. To jest wyraźnie tutaj napisane. Po drugie, chciałbym zauważyć, że ten zapis to nie prośba, to nie błaganie. Już kiedyś tu mówiłem, że Paweł często błagał przez miłosierdzie Boże, w liście do Rzymian na przykład, w drugim wierszu, przez miłosierdzie Boże proszę was, bracia, proszę was. Ze łzami prosił Paweł, ale tutaj spotykamy go w zupełnie innej postawie. Bądźcie pełni ducha. To tak, jakbyś stał przed powiedzmy kapralem, a był tylko zwykłym szeregowcem. Padnij! A nie chce mi się, zastanowię się. Kto był w wojsku, to wie, czym to grozi. Ja nie byłem, ale oglądałem, idąc do szkoły, często ćwiczenia żołnierzy na takim małym poligonie i czasem się śmialiśmy do rozpuku. Już to kiedyś opowiadałem. Bo taki dryblas 2,5 centymetrów stał przed takim 1,5 metra w kapeluszu. I ten mały kapralina 1,5 metra w kapeluszu powiada, padnij! A ta wieża aż fontanny błota padał. To pomyśleliśmy, o gdyby tak chciał, to by rękę położył na tobie i wkopałby cię w ziemię, wepchnąłby cię w ziemię, ale tego nie było. Robił, bo to był rozkaz. Żołnierz nie ma prawa, a chcę albo nie chcę, zastanowię się. Kto służył wojsku, zwłaszcza tym stalinowskim, to wie, jak to było. I tu jest rozkaz. Bądźcie pełni ducha. Dziecko powinno wiedzieć, co to znaczy, kiedy ojciec mówi, bądź cicho, bądź grzeczny, nie ruszaj tego. Dzieci, wiecie, co to znaczy, czy nie? Nie ma tu dzieci, one czuły, nie przyszły dzisiaj. One wiedzą, co to znaczy. I wiedzą, że jeśli to zrobią mimo zakazu ojcowskiego, to lepiej się chować po kątach. A więc bądźcie pełni ducha. To jest rozkaz. Dalej, co chciałbym zauważyć, dotyczy on nie jednostki, ale wszystkich. Jest tu liczba nie pojedyncza, ale mnoga. Nikt więc nie może powiedzieć, a to dotyczyło tylko wybranych tam w Efezie. Bracie, siostro, to ciebie także dotyczy. Bo to dotyczy wszystkich wierzących, wszystkich czasów, aż do przyjścia pańskiego. Skoro wszystkich, to i mnie. Skoro wszystkich, to i ciebie. I czego dotyczy ten rozkaz? Bądźcie pełni ducha. I po czwarte, zwróćcie także uwagę, patrząc na ten tekst, że dotyczy on czasu teraźniejszego. Ja bym chętnie powiedział, tak, 10 lat temu to ja byłem pełen ducha, ale teraz się już zestarzałem, już nie mam tyle siły, żeby się modlić, tyle siły, żeby pościć, a mam innych wiele zajęć, no więc może już nie muszę być pełen ducha. Albo, no jeszcze trochę będę gdzieś tam na emeryturze, wtedy będę zabiegał o to, żeby być pełen ducha. No jak to wy myślicie? Mądrą zająłbym postawę? Biblijną postawę bym zajął? Nie, Paweł nie mówi, dobrze, że byliście pełni ducha. Dobrze, że będziecie pełni ducha. Nie, Słowo Boże mówi, tu i teraz bądźcie pełni ducha. To znaczy, jest to czas jaki? Teraźniejszy. No i teraz dochodzimy do końcowej myśli, w moim przekonaniu najważniejszej, bardzo ważnej. Co to znaczy? Co to znaczy być pełnym ducha? Już poprzednio razem mówiliśmy, że nie możemy rozumieć, że Ducha Świętego możemy porcjować. A więc dzisiaj ćwiartkę, jutro ćwiartkę, pojutrze ćwiartkę i zanim się zestarzejemy, będziemy mieli już pełnię ducha. Nie problem w tym,
Nie w tym problem. W zasadzie to nie powinniśmy zadawać pytania, ile masz ducha, tylko na ile duch ma ciebie. Bo w momencie, gdy przyjąłeś Ducha Świętego i mieszka on w twoim sercu, to nie ulega wątpliwości, że mieszka pełnia ducha. Ale na ile teraz ty się otworzyłeś i na ile ja się otworzyłem na Ducha Świętego? Pomyślcie, czasem się to zdarza, że ktoś lubi bardzo hermetyczne okna i hermetyczne drzwi. I jeśli przez całą zimę 5-10 osób w tym hermetycznym pokoju mieszka, to ktoś, kto tam stale przybywa, to tego nie czuje. Ale jeśli ktoś przyjdzie z zewnątrz, wyczuje czy nie wyczuje? Prawda? Wiadomo, że już tam jest trochę zaduchu, bo powietrze zostało zużyte. I co byście wtedy powiedzieli takiemu komuś? Wiesz co, otwórz okna, stań na zewnątrz i napędzaj powietrze. Weź miotły jakąś i pędź to powietrze, żeby przedmuchać twój dom. Co trzeba zrobić? Tylko otworzyć, a powietrze samo wejdzie. A czy wiecie, że Duch Święty jest przyrównany do wiatru, do powietrza? W języku hebrajskim ruach, w języku greckim pneuma. Co więc trzeba zrobić, żeby Duch Święty przewietrzył wszystkie komory naszego życia? Otworzyć się. Prawda. Macie rację. Otworzyć się. Otworzyć okna naszego serca, naszych serc, naszych dusz, naszych emocji i pozwolić Duchowi Świętemu, żeby nas przewiał. Jan Chrzciciel o Panu Jezusie powiedział tak, że w Jego ręku jest wiejadło. W nowym tłumaczeniu jest użyte słowo przetak. W starym wiejadło. I On będzie przewiewał. Na czym to przewiewanie polegało, to chyba wiecie. Brało się zboże wymucone z różnego rodzaju zanieczyszczeniem, plewą, odpadkami, tam różnymi kruszynami i podrzucało się łopatą to zboże do góry. Wtedy takie były możliwości. A wiatr wiejący sprawiał, że ziarno padało, a plewa odlatywała. A więc wiatr przewiewał, oczyszczał i parokrotne podrzucenie sprawiało, że zostawało tylko ziarno. A więc chodzi o to, żeby się otworzyć na Ducha Świętego, pozwolić Mu przewiewać nasze życie. Chciałbym Wam pokazać znamienitych ludzi, którzy prawdopodobnie niektórych dziedzin swojego życia nie otworzyli i chciałbym, żebyście zobaczyli konsekwencje, jakie ponieśli, dlatego że pewne cechy swojej natury zatrzymali dla siebie. Nie pozwolili Duchowi Świętemu wglądnąć do tych miejsc. Znamienici ludzie, będziecie zaskoczeni. No ale zacznijmy. Pierwszym, na którego chciałbym zwrócić uwagę, to pierwszy król Izraela, Saul. No musielibyśmy tutaj przeanalizować cały 10 rozdział pierwszej księgi Samuelowej i przeanalizować 31 rozdział pierwszej księgi Samuelowej. Ja wam tylko powiem, a wy w domu sprawdźcie, czy miałem rację, czy nie. Jak w pierwszym momencie postrzegamy Saula? Jak go widzimy? Gdy się przypatrujemy jego życiu, to możemy powiedzieć wiele pozytywnych cech o nim. Nasz problem polega na tym, że my się często potem koncentrujemy na tych negatywach, ale nie zauważamy pozytywów. A jego życie miało dwie strony medalu. Co możemy więc o nim powiedzieć? Że był po pierwsze pokornym człowiekiem. Bo kiedy ojciec mu powiedział, słuchaj, owce zginęły, trzeba ich szukać, to on nie powiedział, tata, daj mi spokój, ja mam inne ważniejsze zadania niż szukanie tych zagubionych owiec. Iluż synów by tak od razu pokornie, posłusznie wykonało polecenie swojego starego ojca. A on to zrobił. O czym to świadczy? O pokorze. Był pokornym młodzieńcem. Dalej, gdy mu się przypatrujemy, możemy także powiedzieć, że był później namaszczony, bo został namaszczony. Samuel go namaścił.
wylał bańkę oliwy na jego głowę. Dalej, gdybyśmy czytali, dowiedzielibyśmy się, że był nawet odważny, prowadził wojny z Filistynami i zwyciężał. Gdybyśmy się dalej mu przypatrywali, moglibyśmy dojść do wniosku, że był zdolnym liderem, potrafił zorganizować armię w Izraelu. A więc moglibyśmy powiedzieć, że był to szlachetny człowiek, ale sobie coś pozostawił, z czegoś nie zrezygnował. Gdy idziemy dalej, zauważamy, że zostawił sobie jedną maleńką rzecz, mianowicie niezależnego ducha. Nie we wszystkim chciał być posłuszny Bogu. Niezależny duch. Bóg powiedział tak, usuniesz wszystkich Amalekitów. Pamiętacie to? A on, no tak, tak, tych znamienitych usunął, ale zostawił sobie małe pachole amalekickie. To jest niezależny duch, postępowanie w sposób niezależny. I jaki był tego skutek? No przede wszystkim zauważmy, że to było małe pachole. No co to takiego jest? No cóż to takiego jest? No, no co prawda Bóg powiedział, że wszystkich mam Amalekitów usunąć, ale Panie Boże, może będziesz nie aż tak surowy i pozwolisz mi, żebym sobie zostawił tego sługę amalekickiego. Miał rację, czy nie miał racji? Czy rzeczywiście musimy być zdecydowani? Bóg tak mówi i nie ma tutaj wyjścia. Trzeba tego, to wykonać. A on tego nie zrobił. No i co się stało? Zwróćcie uwagę, co się stało. Pozbawiony został królestwa. Został pozbawiony królestwa. Opanowany został rządzą morderstwa. Dalej, już Bóg, kiedy Bóg przestał do niego mówić, zaczął szukać rady wróżki. Stał się okultystą. A potem w końcu wpadł pod napastowanie złego ducha. I w końcu stracił królestwo. Opłaciło się mu to? Proszę, chcę widzieć wasze kiwające albo przeczące głowy. Opłaciło się mu to, że sobie coś tam zachował dla siebie? Nie, 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 nie można, nie wolno, bo jeśli ty się z tym nie rozprawisz, to się rozprawi z tobą. Jeśli ty nie otworzysz tego miejsca po to, żeby Duch Święty to miejsce przemienił, wypełnił, to się rozprawi z tobą. Ani się nie zorientujesz, jak stracisz nawet to, co masz. Weźmy innego znamienitego człowieka. No, o nim to w samych superlatywach możemy mówić. Dawid. Dawid. O nich na podstawie pierwszej księgi Samuelowej, 17 rozdział i drugiej księgi Samuelowej, 11 rozdział, możemy się przypatrzyć jednej stronie medalu i drugiej stronie medalu. Ale możemy też zobaczyć, co było problemem, co pozostało po środku, co nie zostało otwarte, co nie zostało poddane. I jakie to potem przyniosło skutki? A więc może najpierw o tych pozytywach. Namaszczony król, nie ulega wątpliwości. Zwycięzca, odważny, chwalący Pana, ileż psalmów Dawida. Wierny, lojalny, doskonały lider. Zbudował Izraela jak żaden inny król. Ale zostawił sobie jedną rzecz. Pewnie się nie domyślicie, co? Pożądliwość do kobiet. Nie wystarczyło mu 5 żon? Myślę, że o 4 miał za dużo. 5 żon. I oto, kiedy zobaczył Berszebę, uległ tej pokusie. Nie zapanował on na tą pokusą, no to pokusa zapanowała nad nim. Ale tu chciałbym jeszcze na coś zwrócić uwagę. Tu jeszcze na coś chciałbym zwrócić uwagę. Zobaczcie, jak przekleństwo przechodzi z pokolenia na pokolenie. On miał tylko 5 żon, ale jego syn sam, Salomon, miał ich setki. Dlaczego? No bo przekleństwo zwielokrotnia swoją moc. Jeśli ty nie zapanujesz nad tym, to twoi synowie tym bardziej.
Jeśli nie zapanujesz Ty nad tym, to Twoje córki tym bardziej. Odpowiedzialność nasza jest ogromna. Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za siebie samych, ale także za potomstwo, które wychowujemy. Jeśli okażesz się niewiarygodny, to przechodzi z pokolenia na pokolenie. No nie chcę tu używać przysłowia, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka. Ale coś w tym jest. Jest to przechodzenie dziedziczne z pokolenia na pokolenie. Dawid pozostawił sobie pożądliwość. Nie opanował tego. Być może nigdy tego nie wyznał jako grzech Bogu, że kiedy zobaczy piękną kobietę, to coś się z nim dzieje. Może nigdy tego nie wyznał. I oto zobaczył Berszebę. I co się stało? Uległ cudzołóstwu. Druga księga Samuelowa, 11 rozdział. Uległ cudzołóstwu. Zamordował Uriasza. Chciał ukryć ten grzech. I sprowadził z tego powodu sąd na siebie i na całą swoją rodzinę. Bo od tego momentu, gdy zgrzeszył, to już nie był ten sam Dawid. Przekleństwo już nie odchodziło od jego domu. Idźmy dalej. Niech to będzie dla nas przestrogą. Niech to wstrząśnie nami. Niech to poruszy nami, naszym sumieniem i tych, którzy nas będą słuchać i oglądać. Weźmy Samsona. Samsona. O nim czytamy w Księdze Sędziów, w 14 i 16 rozdziale, pierwsza strona medalu, a potem w tej samej księdze, w 16 rozdziale od 20 do 27 wiersza. Posłuchajcie najpierw, przysłuchujcie się najpierw tej pierwszej stronie. Gdy się urodził, był powierzony Bogu. Matka go powierzyła Bogu. Przyniesiony do błogosławieństwa, moglibyśmy przez analogię powiedzieć. Zwycięzca. Wrogowie uciekali przed nim. Oślą szczęką potrafił pobić całe zastępy Filistynów. Człowiek pełen wiary i mocy. Ale jednej rzeczy nie opanował. Pamiętacie Samsona? Pamiętacie, nad czym nie zapanował? Pamiętacie, czego nie poddał pod przekształcającą rękę Boga? Pozostawił to sobie. Pożądliwość. Pamiętacie, jak przychodzi do swojego ojca i matki i mówi: ojcze, daj mi tę kobietę, ponieważ podoba się, proszę, oczom moim. A więc zapałą pożądliwością. Patrzenie, jak to Billy Graham powiedział, spojrzenie po raz drugi na kobietę już ma w sobie dozę pożądliwości. I on patrzył na nią i poprzez oczy został związany pożądliwością. I jakie były tego skutki? Oszukany. Tak, oszukała go ta zdradziecka Dalila. Pozbawiony mocy. Okaleczony. Uwięziony. Wreszcie stał się pośmiewiskiem. Tragedia, jeśli człowiek wierzący z powodu nieopanowania grzechu w swoim życiu staje się pośmiewiskiem rodziny, sąsiadów. Tak się stało z Samsonem. No i wreszcie mamy zakompleksiałego młodego człowieka Gedeon. Księga Sędziów, 6-8 rozdział mówi nam, że był wybrany przez Boga. To przecież, gdy mucił pszenicę, stanął anioł przy nim i powiada: Gedeonie, mężu waleczny. On się usprawiedliwia: jak, co ty mówisz, przecież ja jestem z najmniejszego rodu i z najmniejszej rodziny. No ale żeby Bóg się kimkolwiek posłużył, wcale to nie musi być ktoś urodzony w pieleszach królewskich. Co dalej zrobił? Zburzył bożki, posąg Baala. Stał się wyzwolicielem Izraela. Stał się człowiekiem wiary. Został namaszczony, bo Duch Święty zstąpił na niego. Ogarnął go Duch Święty. Ale coś sobie zostawił. Ja go rozumiem. Bo to był człowiek zakompleksiały. Z najmniejszego rodu. Jego ród nic nie znaczył. No gdzieś tam, gdzieś taki z zabitej wsi.
z zabitej deskami wsi, zakompleksiały. I tu nagle staje się kimś. Staje się kimś. No i ta świadomość, że z nikogo stał się kimś, spowodowała, że wybudował sobie pomnik. Postawił sobie pomnik, żeby go ludzie odpowiednio traktowali. Nie mógł się na to zgodzić, żeby nie być dalej niezauważanym. A więc postawił sobie pomnik. I co się potem stało? Odrzucony przez Boga. Stał się wreszcie sam bałwochwalcą. Tak jak burzył pomniki, tak potem stawiał pomniki. Jakżeż niebezpieczne jest zachować, nie poddać Duchowi Świętemu tego, co Duch Święty chce przewiać w naszym życiu, usunąć z naszego życia. No, nie będę mówił o Salomonie, bo już o nim wspomnieliśmy. Przecież na początku to był człowiek niezwykły. Ludzie z różnych, królowa Saby przyjeżdżała, żeby podziwiać jego mądrość, a potem nagle, ponieważ nie opanował, jak powiedziałem już o Dawidzie, pożądliwości do kobiet, to się zwielokrotniało w nim. Nigdy nie wyznał tego, że to jest grzechem i nigdy nie prosił, Panie, uwolnij mnie od tego. No to potem sobie nagromadził i żon, i nałożnic, no i one go zaprowadziły do bałwochwalstwa i pozbawiły go praktycznie wszystkiego. Jakżeż niebezpieczne. Dlatego ciągle powtarzam. Jeśli my nad tym, co jest naszą słabością, nie zapanujemy, to prędzej czy później to zapanuje nad nami. I wtedy stracimy wszystko. No a weźmy Judasza. Już dalej nie będę szedł, bo takich przykładów byłoby wiele, wiele. Przecież na początku jest napisane, że on tylko jak gdyby miał lepkie ręce. To dziwne, wkładał tam gdzieś do worka, gdzie były pieniążki, zamiast stówki wyciągał 200. Lepiło mu się do rąk. No i potem wiecie, że nie tylko sprzedał Jezusa, ale nawet wszedł w końcu w niego szatan. I jak zakończył? Na gałęzi zakończył. Jaka tragedia. Jakżeż tragiczne. Ale żeby nie zakończyć tak oto negatywnie, wrócę z powrotem do osoby, od której zaczynaliśmy, do Pana Jezusa. Czy pamiętacie, co powiedział? Oto idzie książę tego świata, ale we mnie niczego nie ma. Nie miał się diabeł czego doczepić, za co zahaczyć. Nie miał, bo nie miał punktu zaczepienia w Jezusie. Ale jeśli my cokolwiek zostawimy, to tak jak pisze Paweł w liście Efezjan 4:30, dajemy miejsce diabłu. I diabeł powoli, skoro daliśmy mu paluszek, to jest możliwe, że uchwyci całą dłoń, a jeśli uchwyci całą dłoń, to i całą rękę będzie chciał, a potem no tak jak z Judaszem. Dlatego drogie siostry i drodzy bracia, tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek straszyć. Tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek ganić, bo sami siebie rozsądzamy. My najlepiej wiemy, z czym mamy my. Ja wiem, z czym ja mam problemy. I muszę to codziennie przed Pana przynosić i muszę to codziennie przed Panem utwierać, żeby Pan się z tym rozprawił. Pozwolić Duchowi Świętemu, żeby przewiewał moje życie. Nie wolno zamykać. Tu nie chodzi o to, ile ty masz z ducha, powtarzam, ale ile duch ma ciebie. I tu są problemy. Bo Paweł pisze, nie zasmucajcie, czyli nie ograniczajcie Ducha Świętego. Pozwólcie Duchowi Świętemu, żeby wasze życie całkowicie wziął w swoje posiadanie. Bądźmy pełni ducha. Hallelujah.